Dzisiaj będę miał dużo podpowiedzi dla panów, ale wydaje mi się, że i panie powinny ten odcinek zobaczyć, żeby móc panom, może swoim mężom, partnerom i synom doradzić w odpowiedniej sytuacji. Nigdy nie nosimy, panowie, koszuli z krótkim rękawem do krawata. Krawat albo muszka zawsze wymaga koszuli z długim rękawem. Jest wprawdzie jeden wyjątek związany z pływaniem statkami po morzach i wodach w okolicach równika, ale tym się nie będziemy dzisiaj zajmować. Pamiętajmy, jeśli nosimy krawat albo muszkę, koszula powinna mieć zawsze długi rękaw. I co więcej, mówi się o tym, że elegancki mężczyzna raczej powinien mieć w szafie wyłącznie koszulę z długim rękawem, a latem, jeśli wychodzi gdzieś nawet bez marynarki, zawsze ten rękaw może podwinąć. Ja się tego trzymam we własnym życiu i Państwa do tego zachęcam. Powinna być taka, aby mogła wystawać poza rękaw marynarki. I teraz w przypadku mankietów zapinanych na guziki powiada się, że ta koszula powinna wystawać, no powiedzmy, pół centymetra. W przypadku mankietów zapinanych na spinki trochę więcej, może i centymetr. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy dobierać marynarkę. W ogóle do sklepu, kiedy idziemy kupić marynarkę, warto pójść w tej koszuli, którą do tej marynarki będziemy nosić. Proszę Państwa, jak spojrzymy na kołnierzyk koszuli, to rysuje nam się tutaj pewien trójkąt. Tutaj mamy ramiona trójkąta, a tutaj wyrysowalibyśmy pewną podstawę. I teraz o czym warto pamiętać? Węzeł krawata powinien nam się dobrze w tym trójkącie mieścić i tworzyć pewną harmonijną całość. Jeśli stosujemy symetryczne, duże węzły, takie jak na przykład Windsor, to wtedy warto pamiętać, żeby koszula miała nieco szerszy kołnierzyk, tak żeby było tutaj miejsce na właśnie taki obfity, tłusty, chciałoby się powiedzieć, węzeł krawatowy. Natomiast jeśli stosujemy wąskie węzły krawatowe, tak jak na przykład Four in Hand, to przykład mojego węzła krawatowego dzisiaj, moglibyśmy również zastosować wąski kołnierzyk typu Kent. To wszystko miałoby ten element harmonii, który tak bardzo poszukujemy w eleganckim stroju. Jeszcze jedno słowo komentarza. Mamy, proszę Państwa, kołnierzyki, które są przypinane na guziki. Znają Państwo doskonale ten model, prawda? Ten guzik pojawia się mniej więcej w tym miejscu. W Stanach Zjednoczonych takie koszule nosi się do garniturów pierwszego stopnia, czyli pamiętamy, góra, dół z tego samego materiału, spodnie na kant. Natomiast w naszej tradycji uznaje się je za kołnierzyki sportowe. One zresztą absolutnie mają taki sportowy rodowód. Zachęcam Państwa do tego, żeby poczytać o tym i odnaleźć to źródło, z którego wzięły się właśnie te kołnierzyki, czy ten pomysł. Unikamy w naszej tradycji noszenia kołnierzyków przypinanych na guziki do garniturów pierwszego stopnia. Drugi, trzeci w porządku, ale czy to w strojach uroczystych, czy tych codziennych, ale bardzo oficjalnych pierwszego stopnia, nie. Dopasowujemy je albo do koloru buta, albo do koloru spodni. I to jest absolutny obowiązek w przypadku garniturów uroczystych i tych garniturów pierwszego stopnia, czyli góra i dół z tego samego materiału, spodnie na kant. Czarny but, czarna skarpetka, ewentualnie czarny but i w przypadku na przykład ciemnogranatowego garnituru tak samo ciemnogranatowe skarpetki. To nam tworzy pewną całość. Natomiast jeśli mamy przypadek garnituru drugiego, trzeciego stopnia, prawda, czyli tego, w którym no, już nie tylko chodzi o ten taki sztywny wymóg dress code'u, prawda, o to, że ten strój musi być takim absolutnym tłem, możemy rozpocząć pewne poszukiwania naszego własnego stylu i mody i na przykład dopasować skarpetki do koloru krawata. Proszę Państwa, albo szelki,
albo pasek. Musimy zawsze podjąć decyzję. Nie nosimy jednocześnie tych dwóch elementów, czyli i paska, i szelek. Zresztą spodnie uszyte przez krawca, uszyte do noszenia na szelkach, wyglądają zupełnie inaczej. Po pierwsze, nie mają szlufek, są też troszkę inaczej skonstruowane. Z tyłu nie są proste, mają taki rybi ogon, można powiedzieć, albo jaskółczy ogon. Przypomina to troszkę literkę M. Takie klasyczne szelki, proszę Państwa, to szelki na guziki. Tutaj z przodu po dwóch stronach wszywa się od wewnątrz po dwa guziki, z prawej i z lewej strony. Z tyłu na spodniach dwa guziki naszywa się, no i w ten sposób używa się szelek. W przypadku tych garniturów, takich jak na przykład wizytowy albo garnitur pierwszego stopnia, będziemy dopasowywać kolor paska do koloru butów. W pozostałych przypadkach oczywiście możemy tutaj szukać pewnej harmonii, jakiegoś pomysłu dobrego, bez już takich sztywnych wymagań. Nie wymieniłem, proszę Państwa, smokingu w grupie tych strojów uroczystych, bo smoking wykończamy, proszę Państwa, spodnie smokingowe wykończamy, proszę Państwa, pasem smokingowym. Nie widać nigdy skórzanego paska w smokingu. Jeśli nosimy jednorzędową marynarkę i spodnie tylko i wyłącznie bez kamizelki, wtedy pojawia się w tym miejscu pas. Proszę Państwa, w przypadku marynarek jednorzędowych, czyli takiej marynarki, jaką ja mam dzisiaj na sobie, jeśli siedzimy, wtedy marynarka jest rozpięta, jeśli wstajemy, przemieszczamy się, zapinamy jeden guzik. No, w przypadku tych marynarek, które mają dwa guziki, ten najniższy zawsze zostaje otwarty. Jeśli marynarka miałaby trzy guziki, to wtedy wystarczyłoby zapiąć ten środkowy, gdybyśmy wstali. Ten najwyższy i najniższy wtedy zostałby też rozpięty. Inaczej jest nieco w marynarce dwurzędowej. Jeśli marynarka ma dwa rzędy guzików, wtedy jeśli chodzimy, jeśli stoimy, jeśli się poruszamy, wszystkie guziki są zapięte. Natomiast jeśli w takiej dwurzędowej marynarce siadamy, wtedy rozpinamy ten najniższy guzik funkcyjny. Marynarki dwurzędowej nigdy nie rozpinamy w całości, dlatego że no, jej idea polega na tym, że zakładamy jedną połę na drugą. Te poły marynarki są o wiele dłuższe i gdybyśmy ją rozpięli, to jakoś by tak swobodnie zwisały i nie wyglądały elegancko. Jeśli chodzi o długość marynarki, to jej dolna krawędź dzieli męską sylwetkę mniej więcej na pół. Czyli od tej dolnej krawędzi marynarki do kołnierza marynarki jest tyle samo, ile od tej dolnej krawędzi do końca nogawki. Czyli mamy dwie połowy. Proszę porównać w internecie, proszę Państwa, zdjęcia polskich polityków czy polskich celebrytów i zdjęcia angielskich polityków, na przykład tych, którzy się ubierają na Savile Row, czyli na tej najsłynniejszej krawieckiej ulicy, stolicy brytyjskiej. Zobaczą Państwo różnicę w długości marynarki i przede wszystkim w tym, co się dzięki temu osiąga. Jak dobrze skrojona, odpowiedniej długości marynarka buduje sylwetkę. Manszet w spodniach to, proszę Państwa, podwinięcie, które ponoć bierze się z Wielkiej Brytanii, gdzie no, pogoda deszczowa, kałuż dużo i podobnież w przeszłości mężczyźni podwijali sobie nogawki spodni, żeby ich nie umoczyć w tych kałużach. I w pewnym momencie krawcy mieli postanowić, że skoro mężczyźni te nogawki podwijają, no to oni już zaczną tak szyć z tymi podwiniętymi nogawkami. Ale co do zasady, mówi się o tym, że w przypadku strojów uroczystych, czyli na przykład smokingu, fraka również, stroju wizytowego, żakietu męskiego, o którym mówiliśmy w tych odcinkach, czy garnituru pierwszego stopnia, w przypadku tych strojów codziennych, nogawka powinna być prosta, czyli nie powinna mieć tego elementu konstrukcyjnego, manszetu. No i tego możemy się trzymać. Jeśli chodzi o stroje uroczyste albo o stroje pierwszego stopnia w ramach tej grupy strojów
codziennych, to pamiętałbym o tym, żeby dopasować kolor rękawiczek na przykład do koloru butów, czyli buty czarne i tak samo rękawiczki w kolorze czarnym, raczej skórzane, proszę Państwa. To będzie ten bardziej elegancki element naszej garderoby. Na co zwróciłbym Państwa uwagę? Znają Państwo na pewno takie rękawiczki, które są zapinane tutaj na taki paseczek, który się zaciska przy pomocy takiego klipsa. Tu są wycinane i mają dziurkowane palce tutaj. To są rękawiczki, proszę Państwa, których dawniej używano do prowadzenia samochodów. W czasach, kiedy kierownica w samochodzie była drewniana i kiedy prowadzenie było trudniejsze, no bo ta kierownica mogła się ślizgać w rękach, mężczyźni właśnie wkładali rękawiczki po to, żeby to prowadzenie było i wygodniejsze, i bezpieczniejsze. Warto o tym pamiętać, skąd się to wzięło, i jeśli już takie rękawiczki wybieramy, to raczej do tych strojów drugiego, trzeciego stopnia, gdzie powiedzmy świadczyłoby to o takim modowym zacięciu, o tym, że poszukujemy takiego modowego twistu w tym naszym stroju, niż do tych strojów uroczystych. Narzekam, proszę Państwa, na brak rękawiczek jesiennych w ofercie wielu polskich sklepów. Jeśli już, to mamy rękawiczki zimowe, które no, mają wewnątrz materiał, który ma nam zapewnić również odpowiednią temperaturę. Nie ma propozycji na taki sezon przejściowy. Zawsze można takie uszyć, a może kiedyś w ofercie sklepów się pojawią, żeby wczesną wiosną czy późną jesienią też mieć pewne rozwiązanie. Jeśli chodzi o trench, proszę Państwa, czyli ten strój, w którym występowali w szalacy detektywi w filmach, agenci tajni albo szwarc charaktery, dwurzędowy płaszcz z pagonami, dużo by tutaj opowiadać o różnych szczegółach konstrukcyjnych, i jednym chciałbym się zająć, proszę Państwa, czyli tym paskiem. Zapinając pasek w trenchu, nie musimy przewlekać go przez klamrę i robić to w taki sposób, jak instrukcja nakazuje, wystarczy go jedynie zawiązać. To jest taki element, w którym mężczyzna pokazuje, ja wiem, znam te wszystkie zasady, ale mam trochę luzu. Zapinam, zawiązuję pasek i już wychodzę z mieszkania.